Dzisiaj znów zajrzę do tego ula po warszawskim zwykłym. Pracuję, ale widać, że jest o wiele mniej pszczół niż w Bikłanie. Ale pracują, pyłek noszą. Otworów wydaje się być za dużo, ale na razie jeszcze nie powinno być rabunków. Lipa kwitnie, więc nie będę zwężał. A może sobie same zakitują. Dobra, teraz do środka. Leżymy. Tu jest ten... Tak, że bez rękawiczek. Przyjąłem sobie zasadę, że będę przyglądał bez rękawiczek do pierwszego urządzenia. O, żeby nabrać szacunku i mieć darmową apiterapię. To niestety są złośliwe. Trzeba dym mieć pod ręką. Ręką dym na pewno rządzą. O, gdzie mam? Dobrze, to jest tak, odsłoniamy sobie. Dam im bardzo dużo chmust, aby miał gdzie budować, jest ciepło. O, tu coś się dzieje. Tak są. Bierzemy drugie. O. I teraz wadą tych deseczek jest taka, że nie można, trzeba cały ul odkryć. Cały ul odkrywamy. I niestety nie ma tak jak w Bikłanie, że sobie mogę zasłaniać i pszczoły nie chodzą, tylko wszystkie będą drażnione. Chodź, co ścisło.
czysta. To są czysta. To są już czysta. To już jest kawałek węzy, znaczy nie węzy, tylko plastra. Jak się stąpi. Jeszcze jeden urwał. Coś nie stanie się być. Jakoś dziwnie budują. Tamte wikłanie budowały od góry takie szerokie, a te o. Mamy. Mamy starą ramkę. Jest czerw. Jest bardzo dużo miodu. Teraz mamy drugą ramkę, o, starą. I tu mamy również stary czerw, dużo miodu. Thank you.
bierzemy kolejną ramkę. O. Stary czerw. Widać, że one są o wiele bardziej agresywne. To nie jest... zwikłanie, że sobie bez dymu przyglądam cały ul. To po prostu nawet latając naokoło i tak groźnie informują, że mogą w każdej chwili dać łupnie. Ale mówię, uczy to ostrożności, szacuneczku. Jest też czerw. Gdzie jest matula? Jest godzina prawie chyba 10. Przez to, że te ramki są takie szersze, stare, nie mogę dosunąć tak, żeby tutaj zamknąć tej przestrzeni. Lecimy dalej. Skaczą do dłutka, jak skaczą, w tym momencie skoczy do ręki, no i urządzi. A tu jest już ramka, która była robiona przez nich na klastrze bez węzła. Jeszcze ramka była, ale już bez węzły. Tutaj, no. Zobaczymy, co tutaj mamy. Ja te deseczki muszę ponumerować, bo jak zacznę kitować, to żeby odkładać powrotem na to samo miejsce. Tutaj, jak widać, są już takie wąskie ramki. Te przestrzenie są zamknięte. Ja sobie tu ładnie piszę podwiszone. Nie no, pszczół jest dużo.
Tyle ramek. Nieźle. To jest wada tych z otworami, że po prostu wikłanie sobie zamykam i te pszczoły nie wychodzą, a tu za chwilę będą mi łaziły wszędzie. Dodatek zaraz dostanę. Żądło, tu nie dostanę. Konstancja, uciekajcie stąd. Zaczęło to się jakieś dziwnie budować. To może pozostałości poprawcze jeszcze. No. Konstancja, uciekajcie stąd. Później. No, właśnie to tak wygląda. O, bardzo mi pełno pszczół. Głowy. Zobacz, mam nadzieję, że te kampinowskie będą tak, jak się je opisuje, że wejdą pod wpływem dymu na sam dół, a tutaj nie będą sobie latać. Było bardzo, bardzo fajne, wtedy faktycznie. To z takimi sprawami rewelacyjnie. Deseczka. O, czyli przykrywałem ostatnią deseczkę, udało mi się znieść tylko trzy pszczoły. Myślę, że więcej minie to na kolkusach. Dobrze, zostały jeszcze tylko trzy ramki. Raz, dwa, trzy. Później trzy snozy. I zobaczymy, jak to wygląda. Stymulo jest zdecydowanie mniej trudni. Gorzej było, jakby rządziła, bardzo zabolało w momencie podnoszenia plastra. To wtedy sobie wyobrażamy, że w tym odruchu można było plaster opuścić. Na pewno nie byłoby miłe. Thank you.
i uczy delikatność. I teraz pszczelarz zawodowiec będzie musiał tak delikatnie przejrzeć sobie ule, które ma jakieś pasiece B20, aby się napocił. A amator, mając frajdę, robi to delikatnie. Mam nadzieję, że jest gdzieś matka. Mamy trochę dymu. Trzymaj urządzić to urządza. Nie będzie pomiły. Ale może... To jest pierwsza odwlotka. Plaster, co my na nim mamy? No szkoda, że matka nie jest nakowana. Gdybym widział, co się dzieje, a tak niestety. Gwałtownych ruchów. Teraz pokażę, jak one wchodzą. Widać, że podobały sobie lewą stronę ula. Ale ruch jest. Wlókł się. Z tamtym, który czeka na odkłady, powiększyć liczbę dziurek, ale patrząc, no te trzy wystarczą. Nic jeszcze do przemyślenia sprawa jest. O proszę, tu zaczynają budować. Muszę wybrać. Zaczynają budowę. Dobrze, teraz nie zamykamy. Powolutku. Nerwów odsuwamy. Delikatnie. Kolejną.
słychać było, żebym gniótł. Jest następną wysoczkę. No to czekajcie. Nagniot. One mają tendencję zachowania się. Też nie było słychać. Także jak się pszczoła gniecie, to słychać. Delikatnie, bez nerwów do ściany. Tutaj widać szerokie ramki, nie pozwalają ucisnąć. Ale na to nie poradzę. Jelenie do zimy w każdym razie nie pójdą. Mam nadzieję, że zbudują sobie fajne nowe lastry. O, taki jak ten tutaj. O. Tylko one budują no dziwnie. Tamte budowały szeroko, a te budują tak wąsko, więc się łatwiej złamać, tak jak tamten kawałek, który wyjąłem. No, to jest już bez. Usuwamy. Teraz musimy założyć deseczki. No. No. Czekajcie.
Plan jest taki, żeby te ulotki dać jak najmniej, więc garancji wniesienia. O, też nie było słychać. Czyli dobrze. My się będą chować. Prawda, tamten facet, którego zrobiliście mój pomysł, miał taką przestrzeń, więc jak wykładał te swoje dreneczki, to ich tam nie gniótł. Ja niestety nie mam. Ja sobie zrobię. Nie było problemu położyć centymetrową. Metrowe draneczki miały płaszcze. Ja podejrzewam, żeby gitowały i to nie ma sensu. No, czekajcie. O tak, chować. Chować się. O, tu niestety. Jakaś uległa. Nie stanie wszystko. Tak, przełożona na tą stronę. Ludzie mają bałagan, może im teraz sprzątnę. Sprzątanie właśnie, o, to z dołu. O, zaraz pokażę. Z dołu sobie mogę tą doseczkę pchnąć. O, ja cię nie widzę. Mogę sobie pchnąć. Wyjąć. I czystek wód po prostu ma za zadanie polecić sobie na dół. Trzeba pomóc. Można już spokojnie sprzątać. To nie jest bez problemu. Dobra. Zamykamy. O. I na wiosnę, czy na ten. Zatwór. Na razie zatwór jest. Muszę go poprawić chyba. Jeśli słychać, to nie może tak być. Ach. Powinno być. Delikatnie. Ja przynieść następnym razem specjalnie. Coś podpiłować. No, żeby ulem nie trząchać, bo każde takie trząchnięcie ulem to jest wruszanie i po prostu może się oberwać plaster. No uciekajcie tutaj. Też nie było słychać, aby się coś, aby się kości łamały. O, czekaj, czekaj, czekaj. O, dobra.
Też jest dobrze. Czyli nie słychać było, żebym złamał. Jedna pszczoła. No dobrze, tak to wygląda. Teraz przykrywamy. 40 minut. Tym razem o dziwo bez żądła. O, taki kawałek wąsku. Jest ciemny, więc nie wiem, skąd sobie go wzięły. No i tu sobie pracują. No dobrze, to było na tyle. Przykryjemy. Muszą pyłek. Także jest dobrze. Pracują. Do jesieni dużo czasu. A miód będę brał z tych starych ramek, które będę wymieniał, a na zimę chyba cukru będę musiał jednak dać. Zobaczymy.